4 września, Ilona Wróblewska-Czarnocka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Barwny korowód, pomysłowe dekoracje i misternie wykonane wieńce dożynkowe. To wszystko można było podziwiać na dożynkach w gminie Kluki. Gospodarzem tegorocznych dożynek było sołectwo Żar. Ceremoniał dożynkowy rozpoczęto uroczystą mszą świętą dziękczynną. Następnie wójt przywitał zgromadzonych gości. Panie starosto, państwo przewodniczący, witam panią Barbarę Szczepanik, przewodniczącą Rady Gminy Szczerców również. Panie wójcie, szanowni byli wójtowie, bardzo się cieszę, że panowie jesteście z nami. Panie prezesie, druhny i druhowie, panie przewodniczący, pani starościno i panie starosto, witam bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszej uroczystości. Szanowni państwo, to jest dla mnie wyjątkowy dzień i wyjątkowa chwila, ponieważ te zacne grono, które tutaj dzisiaj zawitało do tego pięknego Żaru, do tej miejscowości, do tej wsi w gminie Kluki, świadczy o tym, że ta wspólnota nasza samorządowa, ta wspólnota gminna jest coraz mocniejsza i się powiększa. Za to serdecznie państwu dziękuję. Jest to dla mnie również dlatego ważny dzień, ponieważ to są pierwsze dożynki, w których uczestniczę jako gospodarz tej gminy, jako gospodarz dożynek, jako wójt Grzegorz Gryczka, wójt tej pięknej gminy Kluki. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie, sponsorom, mieszkańcom nie tylko tej miejscowości, druhnom. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi za tą piękną, dziękczynną mszę i zespołowi za to, że uświęciliście to nasze wydarzenie. Szanowni państwo, rolnictwo to nie tylko praca, to również misja i powołanie. Tak jak niegdyś powiedział John Fitzgerald Kennedy, 35. prezydent USA, rolnictwo to nie tylko sposób na życie. Rolnictwo to sposób na życie lepsze. Tak, drodzy państwo, to dzięki wam, drodzy rolnicy, wy jesteście fundamentem społeczeństwa. Fundamentem społeczeństwa, które daje nam stabilizację niczym porządne, potężne korzenie drzewa, które daje nam siłę i stabilność. Serdecznie dziękuję za to zaangażowanie społeczności lokalnej w przygotowaniu tej uroczystości. Jak dobrze państwo zauważycie za chwilkę, wszystkie sołectwa przygotowały piękne wieńce i kosze dożynkowe. I jak najstarsi kluczanie mówią, takiej sytuacji chyba w Klukach jeszcze nie było. 100% 17 sołectw zaangażowało się w tegoroczne 13 dożynki. Bardzo wam serdecznie za to dziękuję. Drodzy rolnicy, tak jak powiedziałem, rolnictwo, fundament społeczności, to dzięki waszej ciężkiej pracy na naszych stołach nie brakuje chleba. To wy swoją ciężką, codzienną pracą, pełną wyrzeczeń, tworzycie to, co najcudowniejsze. To, co jest symbolem wspólnoty, życia i miłości, czyli nasz chleb. Dzięki wam tego chleba na naszych stołach nie brakuje. Jest to niezmiernie ważne dla mnie dzisiaj jako wójta gminy Kluki, abyście usłyszeli głośno z tej mównicy, że mam ogromny szacunek ku wam, waszej pracy, ku waszym rodzinom i ku temu, co robicie dla nas wszystkich, nie tylko dla społeczności gminy Kluki, ale dla społeczności całego naszego kraju. Szanowni państwo, z nami dzisiaj są znamienici goście. Przedstawiciele samorządów, gmin, powiatu, władze powiatu, nawet w ilości większości zarządu powiatu. Pani starosta Jolanta Pawlikowska, pani członek zarządu, pani Joanna Kamieniak i pan Łukasz Bartosik, również członek zarządu. To świadczy o tym, że możemy liczyć na współpracę z tymi samorządami. I tak naprawdę cieszę się, i bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim gospodarzom samorządów lokalnych i władzom samorządu powiatowego, ponieważ tylko wspólnie
możemy działać jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej dla naszych małych społeczności, naszych lokalnych społeczności, dla naszych mieszkańców, mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Bardzo serdecznie, że jesteście tutaj. Dziękuję Wam bardzo mocno. Szanowni Państwo, dożynki, tak, to święto lokalne, to święto, kiedy możemy podziękować rolnikom za ciężką pracę i za to, że skutecznie przeszli ten etap dożynek, żniw, przepraszam, dożynki za chwilkę. Natomiast dziękuję za to i wspólnie możemy spędzać ten czas zakończenia żniw i świętować plony, które są efektem Waszej ciężkiej pracy. Ale dzisiaj dożynki to czas radości, zabawy, integracji. Pan pułkownik Jewgiejuk wrócił z Westerplatte. Dzisiaj podczas homilii również się mówiło dużo o 1 września, o tych dramatycznych, historycznych chwilach, kiedy 85 lat temu nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. Zginęło 1200 osób pod Wieluniem. Pamiętajmy o tym. Musimy o tym mówić, musimy o tym pamiętać i nigdy nie zapomnieć o tych, którzy zginęli za naszą wolność. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim zgromadzonym. Życzę Wam udanej zabawy, tak aby słowa Alberta Einsteina, radość w pracy sprawia, że praca staje się zabawą, była dzisiaj inspiracją podczas tego wydarzenia dożynek w Żarze 2024. Bawcie się, korzystajcie z tego, że jesteście już poza pracą, z wolną głową, od wszelkich złych myśli. Zapominamy o wszystkim to najgorsze, to co złe. Bawimy się, życzę Wam wspaniałej zabawy, integracji i cieszcie się, że jesteśmy wspólnie, razem podczas dzisiejszego pięknego święta, święta plonów, Żar 2024. Na końcu jeszcze słowo chciałem powiedzieć do tego sołectwa, sołectwo Żar. Wczoraj uczestniczyłem również w przygotowaniach. Drodzy Państwo, dawno nie było tak dużej ilości osób pomagających i wspierających tą akcję. Akcję Dożynki 2024. Strażacy, OSP, druhowie, druhny, KGW, piękne stoiska. Serdecznie Wam za to dziękuję. Wszyscy ci, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego miejsca. Wszyscy ci, którzy zaangażowali się i pomagali w organizacji. Szczególnie Pani Marzeno. Do Pani kieruję też te słowa podziękowania dla Pani Dyrektor GOKU wraz z pracownikami. Ja nie wiem, jak można zorganizować tak piękną imprezę w takim miejscu cudownym, w tak małą ilość osób pracujących w GOKU. Tym bardziej chylę czoło dla wszystkich, ku wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tutaj dzisiaj wspólnie możemy świętować ten cudowny, piękny dzień wynikający z polskiej, wspaniałej, rolniczej tradycji. Bardzo dziękuję. Tradycyjnym elementem dożynkowego ceremoniału było wręczenie wieńców przez delegację kół gospodyń wiejskich z poszczególnych sołectw. Swoje wieńce zaprezentowało aż 17 delegacji. 48 gospodarstw chłopskich na 426 morgach. No jeszcze takiego wieńca Kluki chyba nie widziałem. Niesamowite. Gratulujemy. Coś niesamowitego. Cześć. Za dobryczkę przejść. O, teraz, dobra. Już, o, tak teraz, no. Niesamowite. Gratulujemy, naprawdę. Brawo, jest coś niesamowitego. Następnie starostowie dożynek przekazali na ręce włodarzy gminy chleb wypieczony z tegorocznego ziarna. Przynosimy chleb wypieczony z mąki tegorocznego ziarna. Chlajcie go i dzielcie, gospodarzu. Nie za dużo i nie za mało, ale tak, aby dla wszystkiego stało. Jako gospodarz tej gminy, jako gospodarz dożynek 2024 obiecuję, że będę ten chleb dzielił porówno i sprawiedliwie, tak żeby dla każdego starczyło. Chleba mogli skosztować wszyscy dożynkowi goście.
Dożynki to również okazja, by uhonorować rolników. W tym roku honorową odznakę zasłużony dla rolnictwa przyznawaną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi odznaczony został Stanisław Socha, prowadzący rodzinne gospodarstwo w Żarze. Wśród wyróżnionych znaleźli się także Iwona i Krzysztof Albrecht, Urszula i Romuald Zochniak oraz Justyna i Marek Dylak. Poznaliśmy też lokalizację przyszłorocznych dożynek gminy Kluki. Ich gospodarzem będzie sołectwo Ścichawa. Dostałem sygnał, że trzeba to oficjalnie ogłosić. Tak, drodzy Państwo, na 14 dożynki 2025 wszystkich Państwa już dzisiaj zapraszamy do wsi, do sołectwa Ścichawa. Podczas dożynek nie zabrakło także dobrej zabawy i jedzenia. O gastronomiczne akcenty zadbały panie z kół gospodyń wiejskich. Każdy z przybyłych gości mógł spróbować czegoś pysznego. Gościnnie było także w minioną niedzielę w Grocholicach. Tam też przy parafii Wszystkich Świętych w Bełchatowie Grocholicach zorganizowano parafiadę. Przy dźwiękach muzyki granej na żywo można było się nieco zrelaksować. Koła gospodyń wiejskich ugościły zgromadzonych wyśmienitymi daniami. Stoiska uginały się od ciast i ciasteczek, chleba ze smalcem czy potraw na ciepło, żurku i bigosu. Dla spragnionych przygotowano lemoniadę i sok z aronii. Dzieci natomiast świetnie bawiły się na dmuchańcach, a także w strefie malowania ciała. Najmłodsi mieszkańcy ugościli przybyłych gości występami artystycznymi. Będziemy razem z wami wesoło świętowali, bo dziś parafiada, dobrze o tym wiemy. I razem tu z wami bawić się chcemy. Potrafimy całkiem sporo i wam pokażemy, a w nagrodę od was brawa pewnie dostaniemy. To pierwsze takie wydarzenie organizowane w tym miejscu i jak zaznacza proboszcz, z pewnością nie ostatnie. Inicjatywa była od Stowarzyszenia Kopalnia Dźwięków. Oni chcieli zaprezentować orkiestrę, a połączyliśmy to ze stoiskami kół gospodyń wiejskich, które chętnie odpowiedziały na tę inicjatywę. Jest to też popielgrzymkowe nasze spotkanie, bo nasza pielgrzymka piesza z Jasnej Góry wraca w tym okresie, więc jest okazja się spotkać w takim gronie. Są atrakcje dla dzieci, jest zespół muzyczny oprócz orkiestry, dzieciaki z przedszkoli naszych występowały i z bajkowego zakątka i z małych gigantów, więc jest bardzo wesoło, wszyscy się bawią, jest smacznie, no i pogoda nam dopisała.
Dziękuję wszystkim sponsorom za środki, dzięki którym to się mogło odbyć. Wójt gminy Bełchatów sponsorował stoiska, kół gospodyń wiejskich. Urząd Marszałkowski dofinansował zadanie realizowane przez naszą stowarzyszenie przy orkiestrze. Także bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Widać, że potrzeba takich spotkań, bo mieszkańcy dopisali. Tak, tak. O 15 baliśmy się, że będą pustki, ale potem jak ludzie po deserze ruszyli, to zapełnili nasz trawnik parafialny i jest bardzo wesoło, bardzo radośnie. Czyli można się spodziewać kolejnej edycji w przyszłym roku? Oczywiście, myślę, że tak. Z mojej strony jest otwartość, to wszystko jest inicjatywa ludzi, także jeśli będą mieli energię, a widać, że ją mają, to będziemy to kontynuować. Przyszłość bełchatowskiej energetyki to główny temat sympozjum naukowo-technicznego Energetyka 2024. To już 26. edycja tego wydarzenia organizowana w Bełchatowie. Tradycyjnie w Bełchatowie zorganizowano sympozjum naukowo-techniczne Energetyka 2024. Hasłem przewodnim tegorocznego sympozjum było „Zaprojektujmy nową energetykę, od konwencjonalnej do innowacyjnej”. W programie wydarzenia przygotowano referaty, debaty oraz prezentacje. Nie zabrakło rozmów o energetyce jądrowej, zielonych technologiach przyszłości czy o nowoczesnych rozwiązaniach wspierających transformację energetyczną. Konferencja podyktowana w ramach transformacji, oczywiście. Transformacja mieści w sobie bardzo różnych definicji, bardzo wiele interpretacji i moją rolą, ponieważ za chwilę będę brał udział w debacie, jest to, żeby wykazać definicję transformacji, która tak naprawdę najbardziej powinna być artykułowana przez mieszkańców naszego miasta, czyli transformacja jako proces różnych działań amortyzujący utratę kilkunastu tysięcy miejsc pracy w naszym regionie, bo dla mnie jest tylko i wyłącznie taka definicja transformacji i właśnie podczas debaty będę chciał to artykułować. Ważnym aspektem transformacji, zwłaszcza dla pracowników branży energetycznej, będzie możliwość przebranżowienia się. Musimy się odnajdywać w tych warunkach, które zostały wykreowane, dlatego teraz w ramach środków na transformację mamy dedykowanie różnych projektów tak zwanych miękkich, mamy strefę transformacji, mamy chociażby zawodową reaktywację, gdzie mieszkańcy Bełchatowa będą mogli skorzystać z pieniążków w wysokości 11 tysięcy złotych na swój rozwój, na szkolenia i gorąco zachęcam do tego, żeby korzystali z tych pieniędzy, żeby wykorzystywali tą szansę, żeby podnosili swoje własne kwalifikacje, bo jest jakaś okazja do tego, żeby mogli się rozwinąć i być bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Przedsiębiorcy czy osoby indywidualne mogą pozyskać środki na zdobycie nowych umiejętności, m.in. w ramach programów Zawodowa Reaktywacja czy Strefa Rozwoju 3.0. W sympozjum wzięło udział prawie 500 osób. Wśród nich byli specjaliści z branży energetycznej, ciepłowniczej, naukowcy, przedsiębiorcy i samorządowcy. Organizatorem wydarzenia była firma BMP. Rolę honorowego gospodarza pełniło PGE GiEK. Niebezpieczne zdarzenie na DK-74. Wczoraj około godziny 12 punkt informacji drogowej poinformował o wypadku, do którego doszło w Ruścu. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej przez nieuwagę jednego z kierujących, który nie zauważył zatrzymujących się przed przejściem dla pieszych pojazdów. Jak informuje Iwona Kaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, kierowca ciężarówki nie zachował bezpiecznej odległości i nie zdążył zahamować, dlatego uderzył w poprzedzającą go Skanię, a ta w stojącego przed pasażerem Samimana. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Sprawca kolizji otrzymał mandat karny. Miejskie Centrum Kultury zaprasza na otwarcie wystawy i pokaz florystyczny pod tytułem W ogrodzie Alicji z Krainy Czarów. Wydarzenie odbędzie się 5 września o godzinie 18 na dolnym foyer MCKPG Gigantów Mocy. To już czwarta wystawa florystów i pasjonatów florystyki, na której swoje kompozycje zaprezentują Dorota Słowińska i Mariusz Gosławski. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty 14 emerytur. W piątek dodatkowe świadczenia otrzymało ponad 740 tysięcy emerytów i rencistów. W województwie łódzkim w tym terminie dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymało blisko 54 tysiące świadczeniobiorców. W sumie oddziały ZUS na naszym terenie wypłaciły ponad 81 milionów 790 tysięcy złotych.
W kolejnym terminie, czyli 6 września, w Łódzkiem czternastki otrzyma niemal 76 tysięcy emerytów i rencistów na łączną kwotę ponad 114 milionów złotych. Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu, to oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków. Osoby uprawnione otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym. Zostanie ona przekazana wraz ze świadczeniem przysługującym za wrzesień. W tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura czy renta, nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury, która wynosi 3,5 tysiąca złotych brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli wyniesie 1180,96 zł brutto. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty wynoszącej 4630,96 zł brutto. Czternastki nie otrzymają także osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki, czyli na 31 sierpnia bieżącego roku, na przykład z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Czternastka będzie wolna od potrąceń, na przykład od zajęć komorniczych, nie będzie wliczała się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Emeryt, który pobiera świadczenie w kwocie minimalnej, czyli wynoszącej 1780,96 zł brutto, otrzyma łącznie dwie wypłaty w kwocie 3114,35 zł i to będzie kwota netto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów od 2023 roku jest na stałe wpisane w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Miesiąc wypłaty określany jest każdorazowo przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wydawanym nie później niż do 31 października danego roku. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.